cudownie bawisz się wizerunkiem od lat, ale czy zawsze było tak, że zgadzałaś się na to, żeby dla jakiejś roli właśnie zrobić coś, co niekoniecznie jest związane z pięknem, z tym, że czuje się kobieco, seksownie? Zawsze to rozumiałaś, zawsze tak to odbierałaś, czy to była jakaś też rodzaju praca? Nie, no ja zawsze tak to odbierałam, bo ja mam jeszcze moje wykształcenie, jeśli chodzi o aktorstwo, jeszcze jest z pogranicza tego świata kolorowych czasopism i czerwonych dywanów. Ja jak się uczyłam aktorstwa, to wtedy jeszcze uczyłam się, że ten zawód to misja, że jakby twoje narzędzie to ciało i oczywiście twoja psychika i twoja osobowość również, ale jakby też to ciało, no trzeba je poznać i trzeba je na tyle wykorzystać w jakimś stopniu to, co ono ci daje, jakie możliwości, żeby budować właśnie rolę, więc lubię to, znaczy mam z tym pełen luz i rzeczywiście jak teraz na to patrzę przy różnych projektach, jak się zderzam z różnymi osobami w różnym wieku i z innym podejściem, to mam takie poczucie, że też mam naprawdę dużo dystansu do swojego ciała i fajnie mi się wtedy pracuje. Twoja praca łączy się z kolorowymi mediami. Czy kiedyś się zdarzyło, że jakiś grafik przesadził na przykład z jakimiś poprawkami na okładce? Ja jestem raczej z tych, którzy troszkę za dużo, proszę mnie nie zmieniać. To znaczy fajnie jest widzieć, że tak ładnie wyszłam i wow, nagle nie mam... Zrobić światłem. No więc właśnie, o to chodzi, że można to zrobić światłem, ale to jest też tak, że ojej, nie mam nagle żadnych zmarszczek, a potem sobie... Znaczy ja tak nie robię, ale myślę sobie, że ktoś tak na to patrzy i że się przyzwyczaja do tego, że ich nie ma i potem ciężko jest zaakceptować swój prawdziwy wizerunek, więc w sumie nie wyobrażam sobie tego zderzenia. Gdybym miała siebie wypięknić albo jakoś wygładzić i potem, to znaczy co, już nosić wielkie okulary na pół twarzy dotąd, żeby nie było widać, jak wyglądam naprawdę, no albo nie wiem, pójść i zrobić sobie operację. No nie wiem, nie jestem tym na ten moment zainteresowana, dla mnie to jest okej, jak wyglądam, ale nie, też... Nie popełniłaś błędu w tej kwestii? W sensie nie masz w przeszłości właśnie takiego czegoś, że tutaj nie dopilnowałam? Nie dopilnowałam, że coś zostało za mocno wyczyszczone? Nie wiem, chyba nie, tak nie wiem, musiałabym jeszcze przejrzeć może, ale zdaje mi się, że nie.